Dzień dobry, moi widzowie. Świetni widzowie. No, jest już 9:10. W przypadkach mandatów teraz to trzeba bardzo uważać, bo naprawdę jest nieciekawie, nie? No drożej prawie jak u Niemca, tak jak do wyprzedzania, no to drożej jest niż u Niemca, nie? No tak, tak, poczekaj, tak jak teraz Dawid pokazał wspomnienie z 2019 czy 22, no jakoś tam na skraju nowego roku chyba. No to szedł na lewym i ten, i tam był opis, że taniej niż u nas, no nie, no i potem pokazuje, że policja go ściągnęła i 30 euro wzięło. Nie. Tam, to on dostał 150 euro, Holender, bo odległości jeszcze nie trzymał za mną, a ja stówę, nie? No ale no, zapłaciłem od razu kartą, wszystko ok, ale miało przyjść potwierdzenie, bo tak przychodzi, już tam z doświadczenia wiem, że zawsze przychodzi, jak zapłacisz u nich tam kartą czy gotówką, to zawsze przychodzi później takie no, oświadczenie, że zapłaciłeś, że jest ok, wszystko. A mi to nie przychodziło, nie? I tak byłem zdziwiony, ale przyszło w końcu, przyszedł list, że będzie postępowanie wobec mojej osoby w Niemczech, Cottbus, rozpoczęte, bo w 2018 roku miałem na Neurupinie, no tam jest fotoradar i w nocy tam jest 30, ja miałem 59 i zakaz miałem miesiąc wjazdu i 160 euro. No i ja ten miesiąc, wiesz, wykorzystałem, bo tam w ciągu 4 miesięcy miesiąc sobie wybierać. Ja wybrałem sobie połowę stycznia, połowę grudnia do połowy stycznia. I jakaś kobitka tam, bo mam kolegę, co tam po niemiecku dobrze szprycha, bo tam mieszka. I rozumiesz, tam ustalał z nimi to wszystko wtedy. No i okej, że tak, że się zgadzają, a jeszcze mi jakieś tam pismo wtedy przysłali, że wszystko okej. No i oni mi ten, oni mi to przysłali tego, a oni tutaj, jak miałem to, za to wyprzedzanie mnie zatrzymali, to po prostu, wiesz, zaczęli grzebać w papierach i gdzieś zauważyli, że ja jestem nieodhaczony, że ja tego zakazu nie wykorzystałem. Będzie postępowanie wszczęte. Ja od razu dzwonię do tego kumpla, mówię, ty dzwoń do nich, mówię, kurde, bo tu się nieciekawie zaczyna robić. Zadzwonił do nich, poustalał, o co tam chodzi. No to ten gościu mi kazał szybko, jak najszybciej do jutra, mówi, ma pan czas do 12, żeby jechać do tego pracodawcy, u którego pan wtedy pracował i żeby panu potwierdził, napisał takie pismo, przetłumaczyć to na niemiecki i pieczątka, najważniejsza jest pieczątka i podpis tego pracodawcy, że pan ten zakaz wykorzystał w tamtym czasie. Biorąc, mówię, no ledwo jeszcze spałem, dzwoni do mnie Łukasz, że wyjechał. Ja mówię, dobra, budzę się. No i wyjechałem swojej tego, z domku wyjechałem, jeszcze coś tam porobiłem, znaczy nie, no powoli jechałem, dojechałem do Górnej i patrzę, Łukasz już. Nie słyszałeś? Nie, no słyszałem, ale też do kamerki gadam, no nie? Teraz sam zamilkł. No i ogólnie rzecz biorąc, wszystko na wariackich papierach. Miałem 50-40 minut, żeby się ogarnąć. No i tak o, dobra, no razem jedziemy. Dawid już się ładuje w Skarbimierzu. Łukasz ze mną, jedziemy. Znaczy też nie mamy co się śpieszyć, bo też tak z robotą jest na bakier. W tym tygodniu okazało się, będą szukać jakiegoś niby kabotażu, ale to może jeszcze się wszystko dzisiaj okaże, no nie? Że może jeszcze jakiś skarbimierz się trafi albo coś. Huk wie, zobaczymy. Na razie póki co z Łukaszem jedziemy w parze. W końcu go poznacie. A póki co na razie gadka bajera na radyjku i jedziemy.
wracamy już we wrześni. Stwierdziliśmy z Łukaszem, że umyjemy sobie auta. No de facto już dawno nie był myty, nie był dawno pieszczony przez nikogo. No a Łukasz akurat już wjechał, akurat wyjechał jeden i teraz drugi wyjechał i teraz on wjechał, no nie? No, więc dobra, idziemy opłacić. Prawdopodobnie jeszcze pójdziemy sobie na obiadek i tyle w temacie. Ojoj, zjedli, pojedli, umyli auta, poznajcie. Witam wszystkich. Dzień dobry. Łukasz. Nowy kierowca. Z bombowca. W końcu się pokazał. W końcu. No, auta się prezentują elegancko. Czyściuteńkie, kurde. W końcu się doczekały. Błysku. Jeszcze Sweet Focia na tle pięknego słońca. I co? Jedziemy dalej. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. My to chyba dzisiaj nie wyjedziemy, kurde, z tego, z Polski. Z tego względu, że tak, było mycie, out. Zjedliśmy obiad, dojechaliśmy do Torzymia i radyka pozmienialiśmy, CB. Od razu za kosem poszedłem dwa od razu tego, bo nie mogłem się z tym dogadać. Poczekaj. Jesteś? Jak mnie słychać? Dobrze, wyraźnie? Teraz to cię słyszę, jakbyś tu w kabinie siedział. Aha, widzisz, dobra. Zatrzymaj, będzie na odległości. Widzę, że już ten rabenowy wyjeżdża, więc może tutaj się złamę, aczkolwiek, kurde, też ciężko będzie. Jeśli wyjedzie, to cofaj do tyłu. Czekajcie, złamę się. Ty, weź co, będę próbował i tutaj się wyłamać, więc uważaj na lusterka. Spokojnie. No przecież wiem, że mogę, a co? Moje auto, to mogę je uszkodzić. Dobra, to już więcej nic nie mówię. Nie. Dawaj, żebyś pierwszy szedł, no nie? Tylko, że też tutaj jest jakiś, kurde... Co mi tutaj świecić przedziwnie? Zmień mi kolor. No. Musieliśmy wyłączyć hebel, bo oczywiście... A, poczekaj, no puszcza długie. Jedź, tam się wyrobisz. Kabelki nie tędy przeprowadził. I po prostu baliśmy się, żeby spięcia nie było, więc powiedziałam ty. Więc co? Może hebel wyłączę. Dobra. I dlatego mi się tutaj zresetowały światełka. Oświeciły jak chciały. W disco banjo. Więc dobra, no ustawione wszystko jest, ustawione i jedziemy. Jeszcze chyba zdążę przed nim. Dobra. No teraz jestem ciekawy jak z odległością, bo tak, bo jak my jechaliśmy, odjechał ode mnie, nie wiem, taki niecały kilometr, to straszne szumy były, bardzo straszne szumy, no nie? A teraz zobaczymy co to będzie, jeżeli... Czy no mi się wydaje, że jeszcze głośniki będą trzeba kupić. Ty, a właśnie, a jak tam się rozkręcisz mocno, to pewnie ci zaczepiście tam ten głośnik wali, co? No ja mam do oporu rozkręcone teraz, to tak luks słyszę, bardzo dobrze słyszę, no na pewno o połowę lepiej jak wtedy. Nie, mówi, wiesz co, jak ja głośno podgłośniłem sobie, no to straszny taki, wiesz, pisk był u mnie, no nie? Jak ty do mnie mówiłeś. Blisko siebie jesteśmy jeszcze. No może. Musiałem zdjąć kamerkę, bo tak to by mi spadła z szyby. Dawaj bilecik. Dawaj, dobrze. Jedziemy. Więc dobra, jedziemy na tego, do cyrku. Odprawić się. Jeszcze oczywiście tankowanie. Razy dwa.
więc masakra będzie. To my nie wiem, czy my w 10 godzinach, 13, nie, w 12 godzinach się zdążymy wyjechać z granicy, powiem wam szczerze, kurde, tak nam to wszystko opornie idzie, ale to z tego względu, że tak, na razie takiej roboty pewnej nie mamy, bo powiedziała mi Martyna, że Sebastianem szukają, no nie, i to ma być jako kabotaże, prawdopodobnie będą, więc też nie wiadomo, czy to jutro będą na 100%. A tak, sobie umyliśmy auta, bo ładna pogoda i to się przyda na odświeżenie auta oczywiście. Druga sprawa, że właśnie radyjka wymieniliśmy, tamte to... No, chce ktoś kupić? Tanio sprzedam. Działają, oczywiście. Tylko, że na krótki dystans. Nie wiem, wystawię je chyba na Allegro albo coś. Je sprzedam w jakiś tam sposób, no, żeby trochę odzyskać tej kasy. No i tyle. No i poczekaj, zobaczymy. No jak tam, nie słyszysz? Bardzo dobrze, nic się nie zmieniło. Tak jak byliśmy koło siebie, tak teraz też dobrze. No i o to mi chodzi, bardzo mnie to cieszyło. No i w takiej odległości jak było, to już oczywiście go słabo słyszałem, no nie? No to nie jest te auto, tylko następne, no nie? No, więc dobra. Przepraszam. Czyli ewidentna wina radii. A no, racja. Więc dobra, tak jak mówiłem, odprawa, tankowanie, przejście, przejazd przez granicę i zobaczymy co dalej, dokąd dojedziemy, co i jak, nie wiem, nie orientuję się, choć się domyślam, jak to się mówi. Więc dobra, jedziemy. Dzień dobry Państwu. My już się po pauzie odbyli. Jesteśmy na 100. kilometrze, powiedzmy, za stolpę. I po 14 godzinach i 40 minutach się zbieramy już na, o, wypadło mi, na Hamburg. Z racji tego tak późno, bo ogólnie coś braken roboten, że tak powiem. O, braken roboten i czekaliśmy, aż coś Martyna wymyśli. Póki co próbowałem się do niej dodzwonić, no to odpisała, że odzwoni. No ale jak zobaczyliśmy, jakie są terminy wolne do złożenia kontenera, no niestety wyszło tak, że dopiero od 18 można było, no nie, robić. Ale siedzieliśmy. Wytłumaczyłem Łukaszowi, jak, powiedzmy, wiecie, bo on zazwyczaj robił ktoś mu, nie? No to ja mówię, zobacz, jak na przyszłość, jakbyś chciał, jak to się robi przez stronę internetową. I patrzymy, godziny są słabe. No to jeden i drugi szukaliśmy jakiejś dobrej godziny, no i kurde, tak przód, tył, jakieś godziny wyskakiwały, chcemy się zarejestrować, kliknąć OK, no niestety potem informacja, że czas jest już zarezerwowany, tak, po prostu się spóźnialiśmy, no i oj, długo siedzieliśmy, bo praktycznie, czekajcie, jest 12.30, no dobrą godzinę się bawiliśmy, dobrą godzinę. Łukaszowi się udało na 14, a ja cały czas nic. No i tak, kurde, widzę, że ukazała mi się godzina 13, mówię, kliknę, no nie. A coś mi system mówi, że czy chcesz anulować coś, a ja mówię, co takiego, no nie. No i potem, nie, musiał się to jakoś zbugować. I potem cofam, patrzę, no jestem zarejestrowany na 14, no nie? No, ja mówię do Łukasza, ty. Was. Jak się pan do Polski? No Polski, to. Wy pan co, bo my do rowu wleszczyli autem, kurwa, ta niemiecka policja, wszystko, bo w dupie. Mamy do granicy, to jak po tym jest policja, proszę. Możemy się z panem zabrać. Nie mamy ani kurwa. A do Polski nie jedziemy, jedziemy do Hamburga. Ale dobra, ale jedzie pan
na Polskę, nie? Nie, nie jadę na Polskę, jadę do Hamburga, w drugą stronę, aha, tam jadę, stronę, tak. Dobra, to dziękuję bardzo. Ha, kurde, koleś też dobry. Nawet szczerze powiedziawszy, patrząc po nim, to raczej, kurde, no nie chciałbym go wziąć do tego, do samochodu, z tego względu, że on nie dość, że wyglądał podejrzanie, to jeszcze jakby był z więzienia, bo miał tutaj powieki, nie powieki, tak, tutaj przy oczach miał wytatuowane, no nie, no to on wyglądał jak po więzieniu, no nie, no, więc kurde, no, słabo bym chciał takiego, powiedzmy, mieć pasażera. No wiem, że kurczę, się pomaga, ale bardzo podejrzany typek. No nic. Kurde, no. Chciał pan ładnie, schludnie, no i chu, wyszło. Jakoś, powiedzmy, poprawi się. One są strasznie grube. Do ułożenia też ciężkie. Dobra. Zupa z bobra. Tu zamykamy. Tu trochę. Wiem, że takie kurde dmuchanie tego nie jest za ciekawe, no nie? Dobra. To ustawiamy sobie, żeby była prędkość. Odkładamy telefon, włączymy sobie, żeby no już to sobie działało. Łukasz, gotowy jesteś? Jestem, ruszam. No to ruszaj. Zrobię mu miejsce, żeby nie było problemu. No i dobra, no ogólnie rzecz biorąc, do tej Martyna do tej pory jeszcze nie dała znaku, więc może być tak, że sobie tylko dojedziemy do Hamburga i będziemy szukać miejsca parkingowego, no i tyle, no. Ciekawe, niby miały być jakieś kabotaże, to tamto, ale poczekasz. Ale poczekajcie, koleś mówił, że do rowu wpadli, ale to ciekawe, którym autem, bo tutaj, gdzie ta wywrotka, to stąd jakby ten koleś coś tam, nie wiem, tutaj, o, jest jeden koleś i drugi, a już wiem, bo tutaj ogólnie rzecz biorąc, przyjechały dwa pojazdy, jeden asystans, a drugi tak jak do ciągania, wyciągania ciężarówek większych z tych tematów, no nie? No. I właśnie był przyciągnięty bus. Ciężko stąd wyjechać. Był bus, no nie? Widać, że no do rowu wpadł i może właśnie to oni byli. Huk wie. I właśnie przywiózł jeden, wyciągnięty, tak jakby takim większym, z większym tematem, przyjechał z ciężarówką i obok właśnie ta laweta assistance, no nie? I ogólnie widziałem, że to był polski i może to oni, ale kurde, ten drugi, tu w dwóch by jechali? Ciekawe. I to musieli, nie wiem, ja ich widziałem, jak już szedłem do kibelka, to oni podjechali. No to godzina 9 z minutami. Ale to też dziwne, że asystans ich, nie wiem, czy mają, nie, chyba nie pozwolą ich zabrać ich. To co, tylko zostawiają na pierwszym parkingu, dziękuję, do widzenia. Martw się, kurde, człowieku? Ciekawe. Ciekawe, to też takie złe ich strony. Że zabrali auto i radźcie sobie. No nie trzeba, ciekawe, nie za ciekawe, no nikomu to takiego czegoś nie życzę, bo to naprawdę
Jest słabo, słabo. No. No ale cóż, co poradzisz? Poradzisz, nie poradzisz. No, stało się, to się stało. No, więc dobra, no i dlatego stwierdziliśmy, dobra, no jest ta godzina 12, to w razie co, jakby coś się znalazło albo coś, to będzie czas jeszcze pracy jakiś, no nie? Więc dobra, no. Odpalamy 90 i jedziemy. Jedziemy. Mam nadzieję, że tutaj jakieś tam godziny się wyklarują, no bo jak dojedziemy, to będzie 14, może z minutami, albo i nie. Więc to już to będzie dobry czas, żeby się dowiedzieć, czy coś ogólnie będzie. No i jest dobra, póki co jedziemy na Hamburg, rzucimy pudła, żeby już był spokój, cisza i tyle, no nie? No, no to lecimy sobie. Gdzie tam sikasz, boż. Nie mogę się jakoś inaczej. Dobra, mniejsza z tym. Gotów? Ogólnie. No, gotów, jedziemy. Dobra, to ja już wyjeżdżam. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda następująco, że zdjęliśmy. Mogłem usunąć, przytrzymałem od tego. Się pytał właśnie o ten. O ciebie, jak tam. Ale co o mnie? Bo mam, mówi, że ma ciebie na Instagramie i ogląda też i mówi, czy ja jestem z tego auta. Mówię, że tak, mówię, a tam mówię Maciek i tak patrzę, a mówi, to wiem, mówi, już wszystko wiem. Okej. I co? No tak jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy rozładowani, ale roboty nie ma. Jest Lipton, a dzisiaj to już jest powiedziane, że dzisiaj nic nie będzie. Więc sobie ogólnie zjedliśmy sobie po obiadku. Każdy swój. I zadecydowałem, bo w międzyczasie się okazało, zadecydowałem później, że jedziemy na Georga. No więc tak to właśnie wygląda, że na Georga. Jak my przyjechaliśmy tutaj, to od razu wjechaliśmy sobie w rejeczki. Ja już widzę, że już jest kolejeczka malutka. Ale to też wjechaliśmy i kurde, mieli powiedzmy tak zwaną siestę. Nie, zmiana była. Zmiana wartowni i się utworzył korek, no nie. A teraz to też, nie wiem co jest. Bo jak siedzieliśmy, to kurczę, to strasznie. Strasznie ten, trąbili tam, no nie, na parkingu, na tym wjazdowym. No i potem jak wyszedłem zsunąć ramę, bo mówię, suniemy ramę, bo żeby się gdzieś tam fajnie wcisnąć się na Georgu, bo może być tak, że Georg może być zawalony, ale nie wiem. I ten, i zsunąłem ramę i patrzę, tylko jedna bramka jest na wjazd do portu, no nie. Na Eurogate, więc ciekawe, bo jak my wjeżdżaliśmy, to były trzy brameczki, a teraz zrobili jedną. Niby tam Martyna coś wspominała, że ogólnie są jakieś opóźnione statki i oni specjalnie zmniejszają ruch na Eurogate z tego względu, żeby się mogli wyrobić. Bo jakieś właśnie, jak mówiłem, opóźnione statki. Aczkolwiek tylko tutaj widzę jednego. Tu jakiegoś jednego i tam gdzieś jakiś malutki był. Więc nie wiem po co. Chyba, że chcą tego szybko zrzucić, zwolnić, bo spóźnione już wpływają na przykład, no nie? Nie wiem, no... Ogólnie rzecz biorąc, dlatego może były tak zawalone te... jak to się mówi, okienka, tak? Że tak jak ktoś powiedział, znaczy Martyna, ktoś Martynie powiedział, że specjalnie blokują okienka. I tak może mogło być. Nie wiem. Lecz się domyślam, jak to by to powiedzieć.
Więc no dobra, no 16. Trochę słabo. Wyjechane dzisiaj, ile mamy? Nie wiem, 2 godziny? Pokaż mi tu, kolego. O, czerwono. Widzicie, dobrze zauważyłem. Godzina 45. Elegancko, no nie? Elegancko. Wyjechane i jedziemy na pauzę, no. No cóż, no czasami tak bywa, no nieraz są takie uroki, że non stop jakiejś roboty nie ma, tak? Niby jutro coś ma być, jakiś Sosnowiec, Magdeburg i może coś jeszcze. No jeszcze dzisiaj przecież w nocy dojedzie ten Dawid, zrzuci tylko kontener i pauza do rana, no nie? Więc chyba dojedzie do nas, no. No, Georga, zobaczymy. Ty, co tam się tak kurzy? To z niego tak leci coś, czy co? Bo tak, nie wiem, no tak wygląda, jakby coś się paliło. DAF się rozpędza. O kurde, jak on tutaj zadymił, ej. No, elegancko. Zipel 106. A, elegancko. Ja to już tak widziałem, że coś ten chmura idzie i to przedziera właśnie ten Łukasz, no nie? Ja taki dlatego się tak zdziwiłem i ten DAF 106, ale faktycznie ja nie mogę, jakby się zaraz miał zapalić. Ha, kurde, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale no dosłownie norma euro 6, co? To euro 0 chyba. Ale to dziwne, kurwa, DAF, przecież to nie jest akurat jakieś to stare auto. I tak by kurwa dawało czadu. Nie wiem, może już wiesz, powoli, nie wiem, wtryski leją albo coś, albo już DPF jest tak zarypany, no wiesz, no teraz to może być wszystko, no, albo już olej bierze. No ale pan przestał, może się wypalał, kurwa, czy co? Kurczę, no nie dymi. No, wiesz, no ciężką 20 ma w summa summarum, no nie na pewno, bo to ma na środku? A co ma? To no, na pewno ma ciężką, bo widać, że ciężar jedzie, ale... No, ale teraz już nie dymi, nie? Może się tam coś wypalał DPF-a. No to jak mówię, jeden ogromny statek na euro, 2 na Bukaju. 2 na Bukaju, na CTA... Zaraz zobaczymy. Na CTT jest na pewno jeden skurczybyk duży. To akurat widziałem na wstępie, jak wjeżdżaliśmy. No i tutaj jest mały i średni. Na CTA. Nie! 3! Jeden mały, 2 średnie. O. Więc coś tu kurczę przypłynęło, więc może coś się pokaże, bo na CTT to ja widzę, to jest kurde pustka. Prawie samochodów nie ma. Elegancko. Elegancko, pustko. No, więc ciekawie się zapowiada ogólnie rzecz biorąc, ale no kurde no. Nie zawsze jest kolorowo, no. Tam, że jak się dzień poczeka, to tam trudno, no nie? Gorzej jakby byłoby 2-3 dni czekać, to już można byłoby się zastanawiać. Ale jeden dzień, to jeszcze powiedzmy. Dopuszczalne, no nie? Więc dobra, no jedziemy na Georga, nie będę przedłużać. I najwyżej zobaczymy, co jutro będzie.